27 września 1940 roku. Patron obudził nas wcześnie rano i przyniósł pół wiaderka mleka. Przed śniadaniem poszliśmy do studni umyć się porządnie, bo właściwie ostatni raz myliśmy się 5 dni temu. Dzień zapowiadał się słoneczny i trochę cieplejszy, ale rano wszystko pływało już w jesiennej mgiełce. Gołębie gruchały na mokrym dachu, a patronka głośno wymyślała wielkiemu kotowi, który coś tam nabroił w nocy i teraz uprawiał gimnastykę trapezową wśród dzikiego wina nad drzwiami. Potem rozmawiałem z nią o gospodarstwie. Z grupa frant pytała mnie, czy nie mam srebrnych 10 i 20 frankówek, bo ona to zbiera. Numizmatyka kwitnie na francuskiej wsi, jak zwykle. Powiedziałem, że nie mam. Pewne prawa ekonomiczne, jeśli w ekonomii w ogóle można mówić o jakichś prawach, jest to chyba nauka najbardziej zbliżona do meteorologii. Będzie pogoda, ale może padać deszcz. Będą zawsze istnieć, wbrew wszystkim ekonomiom planowanym. Zamkniętym obiegom pieniądza i bardzo ciekawym studiom Pearsona, Misesa i Barona. W żadnym równaniu Barona Ministerstwo Produkcji w państwie kolektywistycznym nie znalazłem śladu ojca Grande. Lipiński miał zupełną rację, gdy w swych wspaniałych wykładach mówił, że ekonomii należy uczyć się także z Balzaka. Jestem ciekawy, czy dojdzie we Francji do inflacji. Jeden dzień utrzymania armii okupacyjnej kosztuje Francuzów 400 milionów franków, to znaczy 12 miliardów miesięcznie, 144 miliardy rocznie. Tak mi mówili po drodze. A żeby temu podołać, produkcja franków będzie musiała wzrosnąć. Ojciec Grande zbiera wobec tego srebro. Potem przerzuci się na dolary i złoto, na Ludwiki. Rozmawiając z patronem, dowiedziałem się także, że za kilka dni mają mu przydzielić do roboty jeńców francuskich. Niemcy wzięli do niewoli około 2 milionów Francuzów. Trudno mi w to uwierzyć. Część tych jeńców przebywa w obozach we Francji. Żeby pozbyć się kłopotów z wyżywieniem ich, rozlokowaniem na ziemię, itd. Niemcy przydzielają ich francuskim farmerom do roboty. Jeniec francuski będzie pracował u Francuza, który osobiście odpowiada za tego jeńca. Mój patron skrobał się w głowę, krzywił i stwierdził, że nie może sobie tego wyobrazić. Ja, Francuz, też byłem w wojsku i tylko dlatego nie jestem jeńcem, że dobrze uciekałem. Mam rozkazywać i traktować jak robotnika jeńca, też Francuza? Nie mam prawa mu płacić, bo to jeniec, a jak nie zechce mi nic robić, to trudno go pędzić lub skarżyć się na niego, bo to Francuz. Jeść muszę mu dać, bo to jeniec, przydzielony przez komendaturę, a jak mi ucieknie do domu, to ja za to odpowiadam. Istotnie sytuacja kłopotliwa. Nieraz wydaje mi się, że Francuzi nie tylko nie chcieli się bić, ale nie chciało im się nawet uciekać. Po śniadaniu pakujemy się i jedziemy dalej. Dzień jest słoneczny, ale chłodny. W jakimś miasteczku zatrzymujemy się, żeby kupić mięsa na wieczór. Wchodzę do sklepiku, dostaję ładne 2 kotlety i płacę 100 frankówką. Patronka grzebie w kasie i wydaje mi resztę markami, które wyciąga z szuflady przy pomocy wielkich pęsetek. Poczułem, że coś w mgnieniu oka wyzbrało we mnie i wybuchnęło dzikim śmiechem, a ona zaperzyła się. Ja mam brać to w rękę, to jest pieniądz i potrząsa frankami. Te bilety wizytowe tych Messier and Grimoisie, którzy przyszli nas odwiedzić, to nie jest żaden pieniądz. Wsadziłem do kieszeni 3 marki, 60 franków, z mocnym postanowieniem pozbycia się ich przy najbliższej sposobności. W tych pensetkach odezwała się Francja, ta moja. Tej patronce powinni dać kiedyś legię honorową, jej jako pierwszej. Opowiadam o tym Tadziowi,
zaczyna z miejsca śpiewać, bo to się zwykle tak zaczyna. Tak zaczyna się od tego. Wszędzie po wsiach kwaterują oddziały niemieckie. Samochody i motocykle ryczą na szosach. Pomimo ich całej siły, to wojsko robi na mnie wrażenie czegoś tandetnego, jak norymberskie zabawki. Uczucie zupełnie niedorzeczne i niemożliwe do umotywowania. Jest coś blaszano-tandetnego w tej armii. To samo zauważa Tadzio, zupełnie niezależnie ode mnie. Może to po prostu instynkt samozachowawczy, takie pęsetki. Nie można inaczej, to chociaż tak, teraz. Wszędzie obowiązują już kartki żywnościowe i szczególnie o chleb i ser muszę toczyć długie oboje. Oczywiście zawsze dostaję bez kartki. Ustosunkowanie się ludzi do Niemców jest milcząco, niewyraźnie nieprzychylne. Chociaż jedna sklepikarka powiedziała mi otwarcie, że jeżeli chodzi o wojsko, to woli wojsko niemieckie. Nasi, cofając się, rabowali sklepy i bistra, bili ludzi, gdy sprzeciwiali się rozbojowi. Niemcy mogli wszystko brać, ale chociaż byli tacy, co chcieli im dawać za darmo, oni odmawiali i zawsze płacili. Ils sont gentils, on ne rien dire. Powiedziałem jej, że porozmawiamy, jak zaczną się wycofywać Niemcy. Okolica staje się coraz mniej ciekawa i monotonna. O naszej podróży myślimy już jak o czymś, co minęło. W jednej wsi stoi kawaleria niemiecka, w innej czołgi, wszędzie ich pełno. Poznajdowali już sobie dziewczęta i chodzą z nimi po drodze. Tadzio, co zobaczy taką parkę, wymyśla na głos, mijając ich. Ach ty, Flondro, zakatarzona, chodź, tak chodź, to zajdziesz. Podbije cię pod pierwsze piętro. Żeby choć w jakiś sposób można myśleć o przyszłości. Wysnuć jakieś przypuszczenia. Nic, nic i nic. Myśleć o przeszłości nie ma sensu. Myśleć o jutrze czym? Kategoriami wczorajszymi. Nonsens. Pozostaje jedynie chwila obecna. Jeszcze bardziej uprościć swój system myślenia i starać się żyć, wyżyć i przeżyć. A czego się dożyje, nie wiadomo.